Cześć. Godzina 6:30, 20 listopada 2019 roku. Ośno Lubuskie. Zeszłą noc spędziłem w wieży widokowej. Ciekawe miejsce do obozowania, z którego być może jeszcze kiedyś skorzystam. Dobra, w drogę. Zanim opuszczę miasto, najpierw pooddaję te rzeczy. Śpiwór i dwa koce, które nie ukrywam, bardzo mi się przydały. Nie ma to jak poranny spacer. 6 kilometrów. Dzieli mnie od pierwszego miejsca, w którym chciałbym się zatrzymać. Parking leśny, przystanek autobusowy, cokolwiek. To się naszukałem. Parę metrów dalej przyuważyłem ławkę. Czystą, porządną, szeroką. Wielosmakowy zestaw kanapkowy. Smalczyk. Smalczyk z mięskiem. Mięsko ze smalczykiem. Mięsko z cebulką. Cebulka ze smalczykiem z domieszką mięska. Cebulka z mięskiem. I cała reszta. Bogactwo. A! I wielosmakowy napój. Gazowany. Do roboty. Krzeszyce. Ostatnią godzinę spędziłem w ośrodku kultury. A niestety dzisiaj zamykany jest wcześniej niż się tego spodziewałem. Biblioteka również czynna jest do godziny 16. Krótko, za krótko. Ale dostałem wytyczne i kieruję się do szkoły celem spotkania się z pewną osobą. Szukałem, 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 aż w końcu znalazłem. Wylądowałem w szkole podstawowej imienia Wincentego Witosa. Ale mi się trafiło. Wielkie dzięki za zaproszenie na porcję obiadową. Na talerzu wylądowała kasza jaglana w towarzystwie sosu na bazie kurzego mięsa, marchewka oraz kompot. Kolacja. Pieczywo i pasztet. A na zapitkę kola. Wygazowana. Cześć. Godzina 9, 21 listopada 2019 roku. Krzeszyce. Gdzie indziej opowiem wam, gdzie spędziłem noc. Najpierw spróbuję się stąd wydostać. Pogoda neutralna. Nie pada, nie wieje, nie świeci. Jest dobrze. Ustawię się tutaj, na wylotówce, przy zatoczce autobusowej. Doskonałe miejsce. Lubniewice. Świetnie. Najpierw znajdę sobie jakieś schronienie. Później przespaceruję się do biblioteki i Domu Kultury. A na samym końcu postaram się o jakiś koc. Gminny Ośrodek Kultury pod Morwą. Na moje szczęście otwarty jest do godziny 19, a może i dłużej. Super. Zabawię tutaj cały dzień.
pada. Piętnasta trzydzieści. Doskonała pora, żeby zjeść obiad. Pierwszym daniem będzie herbata, a drugim jabłko. Jeden z prezentów, który otrzymałem na drogę od pana Tomasza. Proszę bardzo, kolejne interesujące miejsce, w którym przyjdzie spędzić mi noc. Musiałem tutaj troszeczkę to wszystko uprzątnąć, pozamiatać. Wszystkie śmieci wylądowały w tamtym rogu. Do tego rozgoniłem towarzystwo. Otacza mnie kilka tysięcy komarów. Ale powinniśmy jakoś się dogadać. Fajny kościół. Następnym razem go odwiedzę. Lecę dalej. Cześć. Parę minut po godzinie 8:00. Lubniewice. Przed chwilą zwróciłem kos do gminnego ośrodka kultury i szykuję się do śniadania. Oto one. Jabłko. Najem się na 3 godziny do przodu. O rany. Godzina 18:00. Wieczór. Chwyciłem telefon. Rzuciłem okiem na numer zapisany na niebieskiej kartce i zadzwoniłem. Dobry wieczór. Na imię mam Sebastian, jestem podróżnikiem. Czy mam przyjemność rozmawiania z jednym ze strażaków tutejszej remizy? Tak, słucham, o co chodzi. Proszę pana, mam 2 pytania. Po pierwsze, przyjdzie mi dzisiaj tutaj spędzić noc i szukałem sobie jakiegoś fajnego schronienia. Znalazłem takie jedno, nietypowe. Z tyłu waszej remizy. Czy mógłbym zdrzemnąć się pod zaparkowaną przyczepą? Pod przyczepą? Tak, tak, pod przyczepą. Tam z tyłu taka jedna stoi. Jest wysoka. Zabezpieczy mnie przed deszczem. Jakoś tam się pod nią wcisnę. A to proszę bardzo. Jak pan chce, może pan tam spać. Dziękuję. Mam do pana jeszcze jedno pytanie. Czy mógłbym od was pożyczyć koc na jedną noc? Mówi, nie ma problemu, słuchaj. Jak skończę pracę, to coś tam ci podrzucę. No i później, wiecie, od słowa do słowa, opowiedziałem swoją historię i tak dalej. Skończyło się na tym, że dostałem zaproszenie do jego domu, który jeszcze nie został ukończony. Zaoferowano mi któryś tam z pokoi. Do tego mogłem podczepić się do prądu. Generalnie pełen luksus. Kurs biblioteka bądź ośrodek kultury. A przy okazji zdradzę wam pewną rzecz. Otóż przyjechałem tutaj z siostrami i najprawdopodobniej jutro zostanę przez nie ugoszczony w innej miejscowości. Także już dzisiaj załatwiłem sobie stanowisko pracy. Fajnie. Skwierzyński Ośrodek Kultury. Pech. We wszystkie dni tygodnia ośrodek kultury czynny jest do godziny 20:00. Tylko nie w piątek. Zamykany jest o godzinie 15:00. Ale pan dyrektor postanowił mi nieco ułatwić życie i skontaktował się w mojej sprawie ze strażakami Ochotniczej Straży Pożarnej.
wszystko załatwione. Szczerze powiedziawszy, wolałbym pospacerować po mieście, niż siedzieć i pisać książkę. Wejście jest z tamtej strony. Takie otrzymałem wskazówki. Proszę bardzo. Kościółek. Właśnie zostałem poczęstowany zupą ogórkową. Wygląda niezwykle apetycznie. Wielkie, wielkie dzięki. Cześć. Godzina 8, 23 listopada 2019 roku. Gdzieś. Zeszłą noc spędziłem... Niech się podniosę. W kanale. Tuż przy drodze. Nawet nie jestem w stanie się wyprostować. To była kiepska noc. Cały czas mnie podwiewało. Od strony nóg. Przez całą noc zgrzytałem zębami. Dobra. Trzeba się pakować. Trzeba się wyczołgać. I trzeba iść dalej. Ale wieje. Tak się kończy szukanie schronienia po nocach. Kolacji nie zjadłem, śniadania nie zjadłem. I o dziwo, nawet nie jestem głodny. Jeszcze trochę, a będę żył samym powietrzem. Może być. Przyzwyczaję się. Żeby nie było, w plecaku niosę pół bochenka i kilka konserw. A nawet, uwaga, paprykarz. Pół Katarzynki. Dotarłem na miejsce. Nie zdążyłem jeszcze odłożyć plecaka, a już siostry witały mnie śniadaniem. Serdecznie dziękuję. Fajnie, masełko, wędlina, pieczywo, herbata. Pieprz, cukier i sól. Kolejne skarby. Tym razem trafiły mi się naleśniki. Naleśniki? Naleśniki. Dzisiejszą noc spędzę na podłodze. Nic nowego. Cześć. Godzina 10, 25 listopada 2019 roku. Bledzew. Ostatnie dwie noce spędziłem tutaj, w salce znajdującej się na terenie byłej plebanii. Pozdrawiam księży opiekujących się parafią pod wezwaniem świętej Katarzyny Aleksandryjskiej i dziękuję za gościnę. Pozdrawiam również siostry Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego i dziękuję za zaproszenie do stołu. Dzisiejszy kierunek znajduje się gdzieś tam za oknem. Gdzie pójdę, nie wiem. Popracuję w bibliotece publicznej, a później przeniosę się do Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury.
po 20. Ciemno, mroczno i strasznie. Trzeba będzie znaleźć jakieś przytulne schronienie na najbliższe godziny, ale zanim to zrobię, najpierw postaram się o jakiś koc. Jest coś. Polski Czerwony Krzyż. Kontener na odzież używaną, którą ktoś postanowił sprezentować innej osobie. Lipa. Nic nie ma. Cześć. Godzina 7, 26 listopada 2019 roku. Międzyrzecz. Zeszłą noc spędziłem w... Tego wam nie zdradzę. Śniadanie zjem sobie na rynku, nieopodal ratusza. A później wybiorę się do biblioteki, gdzie spędzę cały dzień. Dzisiejsze śniadanie, a przy okazji wczorajsza kolacja. Co ja tu mam? Pieczywo, paprykarz i wodę z rozpuszczoną multivitaminą. Ale sobie pojem. Smacznego. Super. Godzina 19. O 18 opuściłem bibliotekę i zastanawiałem się, co robić dalej. Pierwotnie planowałem przespacerować się do ośrodka kultury, ale finalnie zrezygnowałem z tej opcji. 15 minut temu załatwiłem sobie koc. O, bardzo mi się przyda. Zeszłej nocy nieco zgrzytałem zębami. Szarpałem się z wiatrem. Łajdak nie odpuszczał. Jak zaczął wiać w momencie, kiedy się położyłem, tak przestał, kiedy wstałem. No. Złośliwiec. No, dzisiaj będzie spokojniej. Może sobie wiać dowoli. Mam do dyspozycji 120 minut. Jak je wykorzystać, kiedy dookoła panuje ciemność? Przykładowo, gdzieś tam z przodu usytuowany jest zamek. Ze względu na remont mostku przy ulicy Podzamcze, brak przejścia, wejście na teren muzeum od strony ulicy Zamojskiego. Przepraszamy za utrudnienia. Co by tu jeszcze? Tutaj, z tego co widzę, znajduje się amfiteatr, jakaś scena, coś takiego. Takie łażenie bez żadnego konkretnego celu to nie dla mnie. Idę na dworzec kolejowy. Może będzie otwarty? A jeśli tak, to sobie chwilę posiedzę i zastanowię się, co dalej. Przejechałbym się. Oj tak.